Witam bardzo serdecznie w grze Archon 2 Adept, czyli druga część gry strategicznej. Oczywiście jedynka i zero start game. Co my tutaj mamy? Jako początkujący, przeciwnik też początkujący, możemy być, że tak powiem, drużyną chaosu albo drużyną porządku. Tak? No to powiedzmy, że będziemy drużyną chaosu. Więc trójka to będzie właśnie joystick ustawimy, będzie grać. Pierwszy gracz to jest drużyna porządku. Nie, myślę, że ja wybiorę. No i zero, begin game. Tak, teraz na dole pojawiają się stwory, jakie można tutaj używać. Są różne takie demony, aczkolwiek jest ich więcej niż tutaj na dole pokazane. Chyba coś zrobiłem nie tak. No ale to nie wybrałem człowieka? Bo mi teraz gra sama gra. Dobra, a to jest abort. No komputer jest i komputer. No nie, no miałem ja grać, tak? Beginner. Joystick. Piątka. Chaos zaczyna. A zero begin battle. No to przecież powinno być, ja powinienem grać, a nie komputer. No co to się porobiło, to nie wiem. Klawiszem A jest abort, czyli powrót, więc jak coś tam nie pyknie, to zawsze można w ten sposób powrócić do gry. O, teraz ja już gram dokładnie. I co my tu mamy? Mamy czterech takich czarowników i zadaniem gracza jest generalnie trzeba zająć wszystkie te sześć pól, w których migają takie, prawda, punkty. Jeśli te punkty zajmiemy, no to oczywiście zwyciężamy. Tutaj jest oczywiście budowla. Jeśli czasem będziemy chcieli przerwać czar, to wtedy klikamy na budowlę i czar zostaje przerwany. No i mamy cztery żywioły, tak? Ziemia, woda, powietrze i ogień. Oczywiście w zależności od żywiołu, gdzie będzie znajdował się nasz adept, to takie też możemy przyzywać monstra. Więc na początek oczywiście przesuniemy adepta, niech będzie na jednym z tych punktów. I przeciwnik przeważnie będzie robił podobne właśnie ruchy. Teraz tak, tutaj mamy tych na odpowiednich polach. No i można ewentualnie przyzywać stwory. Te czarne punkty są tak zwane miejsca bez żadnej magii, czyli nie działa tutaj na to żadna magia, czyli takie, inaczej są to miejsca pustki. No dobrze, od czego zaczniemy? A można by coś było, jeszcze raz jak klikniemy, wtedy możemy rzucać czary i mamy na dole taki pasek many. Mamy summon, czyli wzywanie, heal, imprison, czyli jest to uwięzienie, release, uwolnienie, czyli jeśli ktoś nam rzuci imprison, to możemy uwolnić, weaken, osłabienie, banish, to jest wypędzenie, apokalipsa i tutaj jest CA's Conjuring, to jest, że blokujemy rzucanie jakichkolwiek czarów, więc apokalipsa to jest tak, wtedy się włącza automatycznie ostateczna walka i to się włącza no, w sytuacjach desperacji, powiedzmy już na samym końcu. No dobrze, zacznijmy od wezwania sobie kogoś. No i oczywiście tutaj mamy tak, ogień, powietrze, woda, ziemia, prawda, no i są różne demony. Więc w zależności od wyboru, do którego, na przykład fire, no to będziemy mieć, prawda, tylko i wyłącznie temat związany z, nie postawimy tego w tym miejscu, ale postawimy na przykład tego ptaka, można dać tu, dajmy na to gdzieś, oczywiście w jakichś granicach rozsądku.
Zaraz, którym to? Aha, tym gościem. Dobra, możemy rzucić tu. Czyli jeśli czarownik znajduje się w jakimś żywiole, to można, przywołałem tutaj akurat ognistego, tak, czyli wodny z nim będzie miał większe szanse, nie? Tak powiem, w ten sposób. Teraz ten czarownik, jeśli tego, to mogę go przesunąć, powiedzmy, tu już na ten punkt, niech będzie. I teraz zawezwę jakiegoś, tutaj mamy powietrzny, tak, jest Ifrit, no to Ifrita mogę, powiedzmy, postawić tu. Dajmy na to. Dobrze, teraz tak, pasuje wybrać wodnego jakiegoś stwora. Zwijmy water, nie będzie, nie chodzi, że jest water, tylko że jest wodny stwór, tak? Powiedzmy, że go tu ustawię. Teraz tak, tutaj nam zaczyna tworzyć jakieś rzeczy. Tak, jest jeszcze, gdzie nie mamy, jeszcze nie mamy tu, gdzie ogień. Oczywiście, jak widać, ten pasek energii mi się zmniejszył, bo za wezwanie jakiegokolwiek stwora, no to ma to do siebie, że za wezwanie stwora ma to do siebie, że wymaga jego utrzymania magicznego i stąd właśnie ten pasek energii się zmniejsza. Oczywiście ten pasek energii można zwiększyć, bo naturalnie jeśli będzie się zajmować te punkty, to automatycznie też będzie wzrastać w jakiś sposób mana. Dobra, tego gościa może przesunę tu. Tak, wszyscy teraz będą... Okay, zobaczymy, jak to się rozwinie. Oczywiście z komputerem nie będę miał żadnych szans, bo wiadomo, że jego strategia jest zdecydowanie bardziej dobra, teraz weźmiemy tak, spróbuję tego Ifrita, może czy da się go przesunąć w to miejsce, da się. Dobrze. Co i tak ustawiają tak właśnie pod kątem wszystko. Dobra, to ja w takim układzie teraz weźmiemy, zawezwiemy sobie, powiedzmy, Gorgonę. Tu postawimy. Tak, teraz na razie jest faza zbierania jednostek. Dobra, co jeszcze byśmy tutaj mogli utworzyć? Jeszcze zawezwijmy, powiedzmy, może Chimerę. Tu nie mogę, mogę tutaj, ale później mogę tam stanąć w tym miejscu. Okej, okay, niech stoi tu. Dobra, cały czas jest wzywanie zawodników, tak? Tutaj może wezwiemy jeszcze tu, coraz mniej tego summon mam. No i co zrobi przeciwnik? Wzywa kolejne bestie. Ja już nie za bardzo mam, jakie bestie wzywać, więc teraz pozostaje mi na przykład
coś zaatakować. Zobaczmy, jak tutaj zaatakujemy. To będzie wyglądało. O, jak dużo ma energii. Czego ja mam tak mało? Jak zwykle gra musi oszukiwać, no. No to jak? No to nie miałem szans. A, bo to był... To jest ten. No, teraz czarownik będzie się bił ze mną. Będę miał jakieś tutaj wyrównane szanse. Nie mam wyrównanych szans. Co, on jeszcze ma takie pod kątem odbijane? No to czuję, że będzie tutaj niezbyt ciekawie. Tak. Coś zawezwę. No zobaczymy. To jakiś wózek. Co? Osłabienie, tak? Rzuca. Na nią, tak? Osłabienie. No i to ja mogę też osłabienie rzucić na coś, nie? Na jakiegoś... Weekend. Nie mam tyle energii. Ha, ha, ha. No właśnie, to jak nie mam tyle energii, to... Imprison. Imprison. Kogo damy tego? Nie, nie da się. Możemy na przykład to, tak? Nie mogę zimprozjonować nikogo. Aha. Tylko w tym żywiole, w którym jestem, mogę imprisona rzucić. No i teraz znowu będzie walka. Aha. To taki jesteś zawodnik. Pod kątem tego, no to jak? No to nie ma szans walczyć z tym. Dobra, to teraz magik przeciw magikowi. No zobaczymy teraz. Chociaż wiem, że pewnie nie mam szans. Oczywiście, że nie miałem szans. Jakby to było, gdybym miał szansę, nie? Właśnie to jest to, że tutaj nie daje w ogóle komputer żadnej szansy na to, żeby zwyciężyć. Bo jest to wszystko... O, akurat tego gościa udało mi się łatwo nawet załatwić. O dziwo. O dziwo, bo tak to przeważnie to jest gleba. Już mam dość mało. A dajmy apokalipsę, zobaczmy, czy się da. Nie ma, nie mam tyle energii, więc nic nie zrobimy. Weekend, banisz. Nie ma, chyba nie mam w ogóle jakiejkolwiek mocy. Oni też nie mają za bardzo, też widzę, żadnej mocy. Zobaczmy teraz, jak dwa demony sobie ze sobą poradzą. Muszę poczekać, aż mi się odnowi możliwość oddania ataku. Prawie załatwiłem, ale no niestety troszkę za mało, brakło trochę. No i gra się skończyła, tak? Gra się skończyła, niestety. Dobra, zobaczmy teraz jeszcze, jak wygląda ta apokalipsa cała.
Więc dobra, 0 begin battle. Nie wiem, czy apokalipsę będę w stanie wykorzystać. No już zaraz w pierwszych minutach gry. No ale okaże się. Dobrze. No to cóż, zrobimy. Będę robił te same ruchy, które robi przeciwnik. Co, tutaj już się przeniósł? No dobra. Co, teraz już wzywa jednostki, tak? A ja wezmę apokalipsę. Atak enemy Citadel. No to ładuję tego. Przygotuj się do walki apokaliptycznej. Dobra. Ostateczna walka. Może z nim zwyciężę? No tak, ale tymi pociskami można sterować. No i wtedy jest od razu koniec. Także no niestety od razu przegrałem. No tak wygląda akurat ta gra, ta druga część. Więc myślę, że warto trochę poświęcić tej grze czasu, aby troszeczkę swoje umiejętności strategiczne rozwijać. Więc do usłyszenia w kolejnych wideorecenzjach gier na ZX Spectrum. We'll be right back.